Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnym takim zapowiadającym materiale. Tym razem, moi drodzy, na szybciutko sobie omówimy brytyjski krążownik 10 poziomu. To jest ciężki krążownik Goliat i tutaj zaraz Wam pokażę, jak mam zrobionego tego Goliata, jak jest u mnie przygotowany kapitan, jak są zrobione moduły. No i pokrótce sobie omówimy, co się tutaj tym okrętem da zrobić, czym on się charakteryzuje i czego się po nim spodziewać. Także najpierw pokażę Wam kapitana. No nie, akurat najpierw pokazałem Wam, jak mam tutaj przygotowane moduły na tym okręcie. Przeładowanie jest dosyć długie, ale zaraz Wam podam parametry wszystkie. A kapitan wygląda następująco. Także kto zdążył, to spojrzał, jak nie, to sobie zapauzujcie ewentualnie. I tak, parametry okrętu, moi drodzy. W tej konfiguracji, którą mam ja, zasięg ognia tutaj, jak widzicie, wynosi 16,8. Nie wydłużałem tego zasięgu. Przeładowanie wynosi 17,2 sekundy z modułem, bo to przeładowanie jest długie, ale mamy tutaj całkiem pokaźną artylerię, jeżeli chodzi o główne działa. Mamy 4 potrójne wieże z działami kalibru 234 mm, więc to jest naprawdę gruby kaliber. Bardzo wysoka szansa na pożar. Niestety akurat sobie tego nie spisałem. Pisałem póki co, jaki to jest procent, ale obeki biją bardzo mocno i dosyć często podpalają, także to jest niewątpliwie plus tego okrętu. Wydaje mi się, że jest bardzo, ale to bardzo celny jak na krążownik. Może nie jest to Stalingrad, ale dosyć dobrze sobie radzi. Tutaj rozrzut maksymalny wynosi 138 metrów przy takiej odległości strzału, jaką ja mam. Sigma wynosi 2,05. Także nie jest źle. Pociski odłamkowo burzące mają penetrację 58 mm, więc to jest naprawdę mocna. O, widzicie, 7000 z 9 pocisków weszło w tej chwili. Także okręt robi spory damage. Inne parametry to jest, moi drodzy, prędkość tego okrętu. Może nie imponuje, bo to tylko 34,6. Promień skrętu 800 m, czas przestawienia steru 12,5 sekundy. Także manewrowość jest jednym z jego największych minusów. Mamy tutaj hydro. Hydro brytyjskie, zasięg wykrywania 5 km. Mamy torpedy. Torped mamy co prawda niewiele, mamy po jednej wyrzutni czterorurowej na burtę. Te torpedy mają 10 km zasięgu i osiągają 62 węzły prędkości. Okręt jest wykrywalny z perkiem i z modułem z 11 km z powietrza. Przepraszam, z powierzchni, a z powietrza z 7,1 km. Po wystrzale w dymie 9 km, więc trzeba uważać, jak korzystamy z czyjegoś dymu, żeby sobie po prostu nie dać się wykryć, komuś nie sklepać. Bardzo ładne salwy ten okręt sadzi, jeżeli chodzi nawet i o obeki, i o pepance, bardzo celne. Wydaje mi się, że zasięg ponad 16 km jest wystarczający do tego, żeby jakoś sensownie tym okrętem operować. Miałem też dosyć fajną bitwę zagraną na mapie Lodowe Wyspy, tyle że tamta bitwa była bardziej stacjonarna i wydaje mi się, że ten okręt, jeżeli stoi przodem do przeciwnika, bo faktem to jest ciężki krążownik, także tutaj razem z kalibrem idzie też pancerz, nie jest to taki papier jak na Minotaurze, tu jesteśmy w stanie coś naprawdę sensownie podbijać. Wydaje mi się, że stanie tutaj dziobem do przeciwnika to jest marnowanie tego okrętu, no bo mamy tych wież 4, tak jakby stać dziobem na ZAO na przykład. Mamy 4 wieże, więc trzeba z tego konkretnie sobie strzelać. Przeładowanie jest co prawda długie, dlatego właśnie widzieliście u mnie tutaj perk, który skraca przeładowanie załadowanych dział o połowę, bo często jest tak, że chcemy kogoś zaskoczyć z bliska, zmienić sobie na pepance, nie oddając salwy, to ten perk się przydaje, to będę Wam zawsze powtarzał. Przy długich przeładowaniach oczywiście, bo przy krótkich nie warto go używać. Parametry Wam tutaj w skrócie omówiłem. Wydaje mi się, że ten okręt będzie pełnił rolę też takiego raczej damage dealera na większe odległości, takiej do gry na średni dystans, bo, no, bo mamy te 16 i trochę kilometra, chyba 8 z tego co widzę, tak, 16,8, więc nie będziemy też grali jakoś bardzo daleko od przeciwnika. Chyba że ktoś sobie życzy założyć moduł na zasięg i plumkać z jeszcze większych odległości, ale powiem Wam, że okręt radzi sobie dobrze. Gameplay będzie, wydaje mi się, zbliżony do tego, co mamy na Hindenburgu. I już na niższych tierach grałem na 9, na 8. Na niższych tierach, przyznaję się, nie grałem, bo mi się nie chce. Też tam ta celność jest bardzo fajna. No tylko, że tam jest troszeczkę gorzej z pożarami. Tutaj tych pożarów mamy naprawdę sporo i możemy ich nimi żonglować tutaj, podpalając przeciwnika dosyć często. Zaraz sobie tutaj zobaczymy, jak będzie sobie radził z grozowojem na blisko, bo grozowoj raczej większym zagrożeniem nie będzie. Będzie też pokazana całkiem przyjemna salwa w Edynburga, który się kończy, który sobie kampi za wyspą w dymku. Wydawało mi się, że w pierwszej wersji, jak te okręty weszły, bo przypominam, że wtedy nie miałem dostępu do okrętów testowych z wiadomo jakich przyczyn,
Wydawało mi się, że on ma dym, ale to po prostu może była taka bitwa, gdzie Goliat płynął koło czegoś, co ten dym postawiło i z tego korzystał, ale szkoda, że tego dymu nie ma, nawet gdyby trwał jakoś krótko, no to byłaby to jakaś odmiana, taki na przykład dym jak na brytyjskich dedekach, to by było jeszcze fajne, bo jak na razie mamy tutaj standardowy okręt do walki na średnim dystansie, można podejść bliżej, bo ma wygar, mamy torpedy, także możemy się troszeczkę w ostateczności obronić. Tylko że te torpedki są tylko cztery, Minotaur ma ich sporo więcej, drugie tyle praktycznie nie pamiętam, tam są czterorowe wyrzutnie? Chyba cztero. No ale mamy je dwie na burtę, także jest to znacząca różnica. Również możemy sobie tutaj plunkać te torpedy pojedynczo, także wydaje mi się, że okręt będzie właśnie takim drugim Hindenburgiem do pykania sobie damage'u ze średniej odległości. Czy warto grindować? Powiem wam tak, te bitwy, na które na razie nim zagrałem, były takie, nie wprowadzały jakichś tam radykalnych nowości do gameplayu. Nie jest to okręt, na którym grałbym zupełnie inaczej, spodziewał się jakiegoś zupełnie innego gameplayu niż na tym, co już mamy w grze. Widzicie teraz, że Wenecja do mnie strzeliła i wydaje mi się właśnie, że ta Wenecja jest dużo ciekawszym okrętem, bo wymaga zupełnie innego sposobu gry, niż będzie wymagał Goliat. Tutaj to będzie standardowe granie, więc nie wiem, czy to jest aż taka odmiana i taki konieczny do grindowania okręt. Takich salw miałem już w tych bitwach tutaj sporo. Tutaj wedle przewidywań torpedy. Pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć. To nie jest okręt słaby. Nie jest też jakiś fenomenalnie mocny. Takie dałbym, gdybym miał go oceniać od 0 do 10, to dałbym mu jakieś powiedzmy 7 na 10, 6,5, coś koło tego. To nie jest przeciętniak, ale no sam bitwy raczej nie wyciągnie. No bo nie mamy dymu, także nie możemy sobie uciekać. Wykrywalność też jest taka sobie. Chociaż, no wiadomo, w dobrych rękach, nawet na krasnym krymie można bitwy wyciągać. Ale na chwilę obecną powiem wam, że okręt jest, jest ok. Nie ma tutaj na co narzekać. Reszta linii mnie specjalnie nie interesuje, bo i tak się głównie gra na dyszce. Jak się już ją wygrinduje, reszta jest przy okazji do grania. Także mam nadzieję, że jakiś tutaj wam wstępny zarys tego okrętu przekazałem. Okręty brytyjskie do tieru 8 wchodzą we wczesnym dostępie w aktualizacji 0.9.0, także w kolejnym patchu już będzie można tam te kontenery, pewnie znowu jakieś żetony zdobywać, kontenery otwierać i te 8 sobie maksymalnie dropić. To nam bardzo ładnie skróci grind do właśnie do Goliata. Czy go będę robił? Pewnie będę robił, bo w sumie nic innego do roboty wowsie już mnie zostało. Także no wam też polecam zabawę tym okrętem. Można ładne buły tutaj sadzić. Korzystując działa, bo to jest potężny kaliber, jest tego sporo, no przeładowanie troszeczkę boli, bo mamy około 20 sekund bez modułu, także no tutaj z tym się trzeba liczyć, ale okręt jest po prostu ok, dupy nie urywa, nie jest też jakiś tam mocno słaby, jest ok, także tutaj jeszcze obejrzymy sobie do końca tą bitewkę, żeby materiał nie był taki dosłownie 5-minutowy, długo już nie zostało, bo tu było trochę jolowania zaraz, no ale zobaczycie sobie, jak to jeszcze wyglądało tutaj w moim wykonaniu. Pelotka jeszcze może warto wspomnieć. Tutaj według parametrów ta pelotka jest całkiem przyzwoita. No i no może nie jest taka jak na Minotaurze czy na Usterze, ale też sobie radzi. Nie jest to jakaś tam taka obrona, że leci do nas eskadra i nie zrobi nam nic, bo wszystko spadnie zanim do nas dotrze. Ale też nie ma tutaj jakichś większych problemów z samolotami. A nie daj Boże, jak nam rzuci jeszcze 8, no to gościmy polatane. Więc z samolotami nie będzie problemu. Damage z obeków bardzo ładny, pożarów losuje całkiem przyzwoitej ilości. Widzicie, że na niecałe 100 pocisków tych, no fakt faktem, nie cały czas strzelam z obeków. Mam 6 pożarów, także można tym gospodarować. 12 dział robi robotę, także wydaje mi się, że warto sobie będzie tą linię grindować. Nie, niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak to będzie wyglądało niżej. 9 też jest całkiem przyjemna, a dycha jest jeszcze przyjemniejsza od 10, mamy jedną wieżę więcej, więc będzie się grało całkiem ok. Salwa w Kremla, który po 11 minutach bitwy wypływa cały na biało, niemalże na full hapsie. Salwa z dupy, bo poszło wszystko w wieżę, pokruszyło się na pancerzu. Tutaj będzie próba schowania się między tymi wyspami, ale chyba zakończy się raczej plażingiem. No naprawka też nie jest tak potężna jak na Minotaurze, troszeczkę mnie tego hapsa przywraca. No i tu będzie chyba pożegnalna salwa ze strony tego Kremla. Bo ja sobie tutaj pięknie wystawiłem do niego burtę, także wiadomo jak się tutaj kończy.
Znowu 7 braków penetracji, bo wszystko poszło znowu w wieżę. A Kreml już tutaj szykuje na mnie działo. I będzie mnie penetrował. O tak właśnie, także nie pokazujcie burty, bo to się tak kończy. Z mojej strony na dziś to wszystko. Do usłyszenia, moi drodzy. I na razie.